Liturgia Męki Pańskiej odbyła się 7 kwietnia w Katedrze Lwowskiej. Uroczystej liturgii przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku liturgicznym, w którym nie odprawia się mszy świętej, natomiast odbyło się nabożeństwo Męki Pańskiej, podczas którego czytana jest Ewangelia Świętego Jana o męce i śmierci Jezusa Chrystusa oraz adoracja krzyża, na którym ukrzyżowano Jezusa. Liturgia Męki Pańskiej zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do instalacji Grobu Pańskiego, gdzie Najświętszy Sakrament pozostaje aż do Niedzieli Zmartwychwstania. To, co usłyszeliśmy, nie należy do literatury pięknej. To nie utwór, nie poezja, nie mitologia. To proces sądowy w cywilizowanym państwie, w imperium z rozwiniętym prawem rzymskim. Jeszcze dzisiaj korzystamy z tego prawa. Jego zasady są starannie wykładane na wszystkich studiach prawniczych. Prawo rzymskie. Studenci z tego prawa mają egzaminy. Muszą wiedzieć, co to znaczy takie zasady, jak na przykład audiatur Et altera pars, czy nullum crimen, nulla poena sine lege. Czyli niech będzie usłyszana i druga strona. I nie ma przestępstwa, jeśli nie wykracza się przeciw prawu. To, co usłyszeliśmy, to proces sądowy w Imperium Świata. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.